Witam we Flight Gear. W tym nagraniu zobaczymy sobie pewną opcję, która się nazywa Dual Control. Dual Control, czyli podwójne sterowanie tym samym samolotem. Inaczej mówiąc, jest to Share Cockpit, czyli współdzielenie kokpitu. Tak to można nazwać też. Taką nazwę można też znaleźć w innych symulatorach. No tutaj ja się przyznam, że nie wiedziałem, że w ogóle Flight Gear ma taką opcję, że można kontrolować jeden samolot przez dwie osoby. Tutaj no dostałem właśnie komentarz od was, od jednego tutaj z widzów. Jak dobrze pamiętam, Kizak15, który właśnie tutaj zasugerował mi, że mógłbym nakręcić właśnie odcinek o Dual Control. Więc zbadałem temat, potestowałem, jak to działa. No i zobaczymy to sobie w dzisiejszym odcinku. Tutaj pierwsze co, to oczywiście znalazłem na wiki stronę z Dual Control, gdzie mamy mniej więcej opisane, jak to się uruchamia i o co tutaj chodzi. Niestety mamy też od razu uwagę, że tak Dual Control, niestety tu niektóre opisane rzeczy mogą nie działać tak, jak to działały wcześniej, ze względu na implementację High Level Architecture. To jest tak sposób tutaj na komunikację się różnych procesów wewnątrz Flight Gear i ze względu na implementację tego, no tutaj Dual Control może nie działać prawidłowo i rzeczywiście muszę od razu powiedzieć, że nie jest dobrze, może kiedyś było lepiej. Obecnie to wsparcie Dual Control nie we wszystkich samolotach działa idealnie. Dobrze, tutaj mamy parę informacji właśnie, czym to jest w ogóle, tak, że poprzez multiplier mogą tutaj, tak, można zrobić share control, czyli współdzieloną kontrolę jednego samolotu. To działa od wersji Flight Geara 1.9, czyli od w sumie dosyć dawna. 1.9 to były chyba lata mniej więcej 2008-2007. No i tu mamy listę samolotów, które powinny wykorzystywać ten Dual Control. Nie jest to kompletna lista samolotów, znalazłem też samoloty, których tutaj na tej liście nie ma, a tą funkcję mają. A z kolei są też tutaj samoloty, które już nie mają tej funkcji Dual Control. Jednym z tych samolotów jest Airbus A320 Family, który dosyć dokładnie omówiłem w kilku odcinkach. I tutaj ten samolot już nie ma Dual Control. No i tutaj idąc dalej, no tutaj widzimy screena, jak to wygląda. Tutaj mamy pilota, czy tam kapitana. Tutaj mamy kopilota, czy też pierwszego oficera. No i jak to używać, tak? Przede wszystkim, no jak tu już mówiłem, zależy to oczywiście od samolotu. Samolot musi wspierać funkcję kopilota. Na przykład tutaj no podano na przykładzie Cessny 172P, że powinniśmy uruchomić samolot z parametrem myślnik pilot, a drugi gracz uruchamia ten sam samolot, ale jako kopilot. Ważny jest też call sign przy multiplayerze, czyli nasz znak wywoławczy, no albo też inaczej mówiąc, pod jakim znakiem będziemy widziani w multiplayer, po to, żeby właśnie też można było się sparować i podpiąć te samoloty. Dzięki temu będzie można latać wtedy razem. Tutaj co do Cessny, to też nie działa tutaj niestety kopilot. Tutaj ten przykład jest no niedziałający. Po prostu Cessna też nie wspiera tutaj tej funkcji Dual Control. Bo tutaj, jeżeli chodzi o Cessnę, to mamy informację, że tak, że niby wspiera, ale jest to zrobione jako tak osobny samolot, po prostu bazując na tej Cessnie 172P. Ktoś tutaj zrobił osobny samolot, jest to udostępnione pod tym linkiem, tu możemy to pobrać. Ja to przetestowałem, tu sobie pobrałem tą wersję, patrzyłem po dacie, że jest najnowsza, ale to jest i tak bardzo stary samolot. To wygląda okropnie, także nawet nie będę tego pokazywał, to jest tak stary samolot, że szkoda tutaj tego pokazywać, a poza tym też nie działa, także Cessnę sobie darujemy. I tutaj też od razu widać, że tutaj widzimy, jak mamy opis samolotu, widzimy z jakim parametrem należy uruchomić dany samolot. Tych parametrów może być więcej, no ale tu widzimy, że nie mamy już żadnej opcji typu pilot czy kopilot, jest tylko C-172P i koniec. Do tego ten samolot Cessna nie wspiera funkcji kopilota. Tak samo weźmy na przykład tutaj tego Airbusa, tak? Tu mamy, że powinniśmy uruchomić ten samolot z opcją kopilot, jeżeli chcemy się dołączyć do gracza jako ten kopilot. Ale jak wejdziemy tutaj sobie, też zobaczymy argumenty, jakimi można uruchomić ten samolot, no to też widzimy, że nie ma tutaj tej opcji kopilot, więc w tym Airbusie też to nie działa.
Ale jeżeli chodzi na przykład o tego Boeinga, tutaj mamy tą opcję, rzeczywiście. I tu zobaczymy, że mamy możliwość uruchomienia samolotu, w sumie są dwa samoloty, tak? Jeden ten normalny, którym możemy latać jako kapitan, i drugi z dopiskiem FO, czyli od First Officer, czyli pierwszy oficer. No i jeżeli jeden gracz wybierze sobie tą wersję samolotu, no to będzie latał jako kapitan i to będzie jako host, czyli jako gospodarz, a drugi gracz odpala ten samolot jako pierwszy oficer i podczepia się jakby pod hosta, pod ten samolot i wtedy może latać razem z kapitanem i też powinien móc sterować samolotem, ale to sobie też zobaczymy, bo nie zawsze to działa. Także zobaczmy sobie, tutaj jest chyba też samolot, o, Bombardier CRJ-700. Zobaczmy sobie najpierw ten samolot, jak on działa. Tutaj widzimy, z jakimi opcjami możemy uruchomić ten samolot. Widzimy, że jest też First Officer, więc mamy możliwość latania Dual Control. Więc tak, tutaj mam wersję Flight Geara na pierwszym komputerze. To będzie kapitan. I tutaj sobie wybierzmy ten nasz samolot, dajmy tego Bombardiera. Gdzie on tutaj jest? O, tu jest. OK. I w ogóle po czym poznać, że już samolot wspiera te różne wersje i czy wspiera copilota, to oczywiście i Dual Control, to oczywiście tutaj rozwijamy sobie tego selecta i widzimy, jakie mamy wersje tego samolotu. No i tu widzimy, że jest First Officer. Czasami może być to właśnie copilot napisane, czasami jeszcze inaczej, na przykład w samolocie tutaj o tym F-14 jest to napisane jako backseater, czyli ten siedzący z tyłu, jeszcze w nawiasie multiplier. Po tym poznajemy, że tu jest wsparcie dla dual control. Tak, czyli tu wybierając backseater będziemy grali jako ten copilot. Tutaj też zainstalowałem z GitHuba Embraera Jet 170 i tu też widzimy, że są dwie wersje tego samolotu. W sumie to jest ta normalna, gdzie możemy sobie tutaj wybrać model samolotu, jaki chcemy sterować jako kapitan. A jeżeli chcemy grać jako kopilot, to wybieramy tą wersję samolotu właśnie z dopiskiem kopilot. Chociaż nie wiem czemu, ale to się zainstalowało jako tutaj dwa osobne samoloty. Nie jest to, powinno to być tutaj w tym menu rozwijalnym dodane, ale jak się, często tak jest, że jak się instaluje samoloty z GitHuba, to jednak one się też tutaj oddzielają między sobą i tworzą się jako tutaj osobny wpis na liście. Mamy Douglasa, on też wspiera kopilot, powinien przynajmniej. Tu mamy właśnie dopisek kopilot. Mamy też opcję pasażer, czyli moglibyśmy tutaj wbić się jako pasażer, jako na przykład trzeci gracz, czwarty, piąty i szósty jako pasażerowie. Pasażerowie nie powinni tutaj móc latać, tylko siedzieć sobie w kabinie, czy też tam w kabinie pasażerskiej i no i po prostu latać razem tutaj z innymi graczami, którzy kontrolują ten samolot. No w zasadzie jeszcze co do tego Douglasa, to tutaj jak wyczytałem, jest to, powinien być jeden z lepszych samolotów, który wspiera Dual Control. Tu ma nawet tą blaszkę, że tak, Dual Control Ready, tą odznakę, ale niestety od razu wam powiem, że to nie działa tutaj w tym samolocie. Albo jest jakiś bug po prostu. No tutaj właśnie się chwalą, że to jest tak wysoko zaprogramowane tutaj te Dual Control, że to, że tutaj mamy nawet możliwość właśnie grania jako ten kopilot, który może w pełni kontrolować samolot, że są wszystkie switche i tam przełączniki i kontrola jest dostępna dla kopilota. Niestety nie przetestowałem tego, znaczy nie da się tego przetestować, dlatego że jest błąd polegający na tym, że kamera kopilota po prostu zostaje na ziemi. Samolot odlatuje, a kopilot sobie zostaje na ziemi i nie podąża kamera za samolotem. Tu jest jeszcze dodatkowa fajna opcja, że właśnie możemy się uruchomić jako pasażerowie, którzy by tylko siedzieli w samolocie i nie mogli kontrolować. No tak jak to pasażerowie. No także niby fajnie tutaj, że to fajnie zrobili, ale nie działa. No niestety są z tym problemy. Ale wróćmy tutaj do naszego Bombardiera. Czyli tak, ja tutaj będę leciał na tym komputerze jako kapitan, więc wybieram normalną wersję Bombardiera bez tej opcji First Officer. Dam sobie CRJ-700. Lokalizacja, weźmy sobie tą Warszawę, środowisko, ok.
dajmy ustawienia, to jest ważna rzecz, żeby właśnie grać multiplayer oczywiście, jeżeli chcemy tutaj współdzielić kokpit, musimy grać multiplayer. Ważny jest nasz kod tutaj wywoławczy. Chodzi o to, że ten kod musi też znać druga osoba, która będzie się z nami łączyła. No i oczywiście serwer. Ważne jest, żeby obydwoje gracze chyba byli też na tym samym serwerze, chociaż nie testowałem, czy da się tutaj zrobić cross-server, ale wydaje mi się, że nie. Więc ja się połączę na ten pierwszy i... No i to tyle, dajmy, lećmy. No i dobrze, tutaj jestem uruchomiony już jako kapitan. Tu widzimy model człowieczka, kopilota. Jeżeli weźmiemy sobie multiplayer, upewnijmy się, tak, jesteśmy podłączeni. Możemy wziąć listę pilotów. Na razie nie ma żadnych. No i teraz przejdźmy do drugiego komputera. Tutaj wybierzemy sobie oczywiście też ten samolot Bombardier, ale tu chcemy latać jako kopilot, więc musimy wybrać tutaj tą opcję First Officer. I idziemy dalej, lokacja. Także dajmy sobie Warszawę. Nie wiem, co by się stało, jakby wybrał inne lotnisko, czy bym się połączył, ale możliwe, że też. Jeśli chodzi o ustawienia, tak samo musimy sobie włączyć opcję tutaj multiplayer. Nasz call sign. No i tu sobie dałem z dopiskiem C. Może dajmy sobie COPE jako copilot. No i tak samo serwer pierwszy. I w sumie lećmy. Dobrze, jestem tutaj wczytany jako ten copilot. Jak widzimy, no słabo widzimy, bo nie widzimy samolotu. O, teraz widzimy samolot jakiś. Okej, wczytał nam się. No ale tutaj nasz kokpit jest gdzieś przeniesiony na ziemię. A to dlatego, że nie jesteśmy jeszcze sparowani z właśnie drugim graczem, z tym kapitanem. Dlatego tutaj, okej, pierwsza rzecz, upewnijmy się, że jesteśmy multiplayer, tak, jesteśmy podłączeni. Możemy zobaczyć też listę pilotów. Tak, jest mój kapitan jako Esperom. I teraz tutaj w opcjach samolotu. Samolot musi mieć opcję coś w rodzaju właśnie multiplayer pilot, czy tam copilot. I tu mamy taką opcję dostępną, klikamy ją. Tutaj akurat w tym samolocie jest tak to zrobione, że najpierw musimy jeszcze wybrać wersję samolotu, jaką używa tutaj kapitan. Musimy też to wiedzieć, czyli tutaj ta osoba druga musi nam to jakoś przekazać. No ja tutaj wiem, że kapitan używa wersji 700, dajemy OK. No i widzimy tutaj listę pilotów, jaka tutaj jest na multiplayer, która używa tego samolotu. No jest to ten mój właściwy kapitan. Oczywiście gdyby więcej graczy używało tego samolotu, to mogłoby tu być więcej tych opcji. Dlatego też musimy znać call sign naszego kapitana. Wiemy, że to jest to, więc zaznaczamy. No i jesteśmy podłączeni. I teraz jak wrócimy do widoku z kokpitu, to już siedzimy w kokpicie, kamera się poprawiła, już nie jesteśmy na ziemi. No w zasadzie First Officer, tak, powinniśmy tutaj sobie siedzieć po prawej stronie. No i wróćmy teraz tutaj do kapitana, do komputera kapitana. W sumie kapitan tutaj nic na razie nie musi robić. W tej chwili, tak, tutaj copilot dołączył do nas, ale kapitan ma dalej stery. To kapitan steruje samolotem. Jeżeli kapitan chce oddać stery w tym samolocie, to musi tutaj zaznaczyć opcję tą, wybrać opcję Select Multiplayer Copilot i teraz wskazać właśnie call sign kopilota. W tej chwili kapitan oddał stery kopilotowi. W tej chwili kapitan przejął stery. Także tak to działa przynajmniej w tym samolocie, ale tak, uruchommy sobie na szybko ten samolot, autostart. No i on tutaj nam się po kolei uruchamia, włącza wszystko.
No i zobaczmy sobie teraz komputer kopilota. Jak widzimy, mimo że kapitan tam już uruchomił prawie że samolot, kopilot nic nie widzi. W sensie mamy tutaj powyłączane wszystkie ekrany. Samolot jest jakby cold and dark. I to jest wielki minus tego dual control we Flight Gear, że mało który samolot rzeczywiście wyświetla tutaj parametry lotu i tak dalej, więc nawet gdy da się pilotować tutaj przez kopilota samolot, to no jak on ma robić, jak nie widzi parametrów lotu? No trochę ciężko. I to jest pierwszy minus i to dosyć poważny. Ale dobrze, wróćmy tutaj do samolotu kapitana. Tutaj się powoli uruchamiamy. Tu mamy drzwi otwarte, więc od razu je sobie zamknijmy. Ciekaw jestem, jakie tu ma malowania. Chyba mam blank. Dobrze, będziemy British Airways. Ok, odpala nam się jeszcze prawy silnik. Za chwilę sobie na szybko wystartujemy, zobaczymy, na ile tutaj to sterowanie będzie działać przez kopilota. Ok, jeszcze tutaj włącza wszystko. Dobra, myślę, że jesteśmy gotowi do startu, więc kapitan wystartuje samolot i później oddamy kontrolę kopilotowi. Więc zwolnijmy hamulec. No, klap nie wysunąłem. Dobra. 18 knots. Też widzimy, że kopilot tutaj... No, widzimy, że samolot się porusza też, tak? Że kopilot widzi, co się dzieje z samolotem. Tak, mamy już rotate, dobra. Schowamy podwozie. Positive climb. Gear up. Dobrze, klapy też dajmy w górę. I dobrze, teraz oddam kontrolę kopilotowi, czyli tu wybieram naszego kopilota. Zobaczmy teraz, czy kopilot może pilotować samolot, więc przechodzimy do komputera tutaj z kopilotem. Tu akurat będę sterował myszką, bo nie mam innej możliwości. Zakręcę sobie w prawo. O, widzimy, że wchodzę w prawo. To samo się dzieje u kapitana. Niestety nie widać ruchu wolantu, tutaj nic nie działa kopilotowi, niestety nawet kapitanowi się tutaj wolant nie obraca. Teraz zakręcam w lewo. Ok, bank angle. No także tutaj kopilot może pilotować samolotem, tutaj kapitan sam tak wybiera opcję, że oddaje sterowanie. No i kapitan sam decyduje, kiedy to sterowanie kopilotowi zabrać. Tutaj kopilot nie ma nic do gadania, po prostu albo dostaje sterowanie, albo nie. No i niestety wielki minus, że nie widać żadnych tutaj przyrządów. Nic się nie świeci. Spróbujmy wysunąć klapy. I niestety nie działa tutaj. Jakby z klawiatury chyba żadne sterowanie nie działa. Podwozie w dół. Też nie działa. Także no, tutaj myszką sterują trochę niezgrabnie. Dobra. W każdym bądź razie no, da się sterować kopilotem, jednak ze sporymi tutaj uszczerbkami co do wskazań parametrów lotu. Ok, teraz kapitan może zdecydować tak, że chce przejąć sterowanie, więc odznacza tutaj checkboxa kopilotowi i teraz kapitan tak steruje, wchodzę sobie w prawo. No i tak to działa w tym samolocie. Zobaczmy sobie jeszcze inne samoloty.
Zobaczmy sobie może teraz Boeinga. Tutaj gdzieś on był. To był Boeing 747-400. Też ma tu opcję First Officer. Ale ja się tak tutaj będę kapitanem, więc wybieram normalny samolot. Tutaj bym chciał normalnie latać. Tutaj tak samo te opcje multiplier i uruchamiamy. No i kapitan jest uruchomiony. Teraz przejdźmy do komputera kopilota. I tutaj kopilot też oczywiście musi wybrać ten sam samolot. Z tym, że z opcją tutaj pierwszy oficer. Jest pierwszy oficer. Warszawa, tutaj multiplier włączony, nasz call sign i serwer 1. Lećmy. No i tutaj tak samo, no kopilot na razie nie ma samolotu. O, jest gdzieś tam, ale znowu kamera. Nie wiem, czemu tak jest, ale zawsze kamera gdzieś leci w dół na ziemię. O, teraz siedzę gdzieś w luku jakimś. Dobra, w każdym razie kopilot tutaj z opcji teraz tego Boeinga, no ma tylko jedną opcję do wyboru, czyli połączyć się z pilotem. No i też wybiera tutaj oczywiście call sign, tutaj kapitana. I już siedzimy w kokpicie. Niestety kokpit wygląda jak wygląda. Oczywiście też niestety nie ma wskazań tutaj parametrów lotu. Dalej to trochę widok. No i wracamy do komputera kapitana. I cóż tu kapitan, odpalmy samolot na szybko. I tutaj kapitan też ma opcję Select Multiplier Copilot, tak? I tutaj też wskazujemy kopilota. Ale na razie tego nie zrobię, zobaczymy to później podczas lotu. OK, przepustnica na idle. Dobrze, silniki są. Wygląda na uruchomione. Zmienimy trochę klapy. No i wystartujmy na szybko. Coś mam tu źle skonfigurowane. Ale dobra, nie będę się tym przejmował teraz. My widzimy na komputerze kopilota, że też kopilot właśnie dostaje informacje, co się dzieje z samolotem, że właśnie rozpędzamy się. Jest VR. W wozie. No i teraz oddam sterowanie kopilotowi, zobaczmy, czy to działa. I idziemy do komputera kopilota i tutaj spróbujmy tym sterować. I nie mogę tym sterować. Jak widzicie, ruszam tym krzyżakiem myszki. Samolot mi w ogóle nie reaguje. Zobaczmy, czy pilot może sterować. Tak, pilot może sterować. Wchodzę sobie w lekki zakręt w prawo. Tutaj z kolei widzimy, że na komputerze kopilota widzimy, że tutaj widać, że stery reagują. Jeżeli tutaj kapitan steruje, to kopilot widzi, co się dzieje ze sterami, czego nie było widać w poprzednim samolocie. No ale z kolei kopilot nie może sterować. Jeżeli tu wyłączę u kapitana opcję kopilot, to z kolei widzimy teraz na komputerze kopilota, że nie widać ruchów drążka sterowego. Wolantu. Także ta opcja tutaj u kapitana, tak przekazanie sterów, powoduje tylko to, że kopilot widzi, co się dzieje ze sterami. Ale sam kopilot sterować nie może Boeingiem. Niestety.
tak to wygląda tutaj w Boeingu. Zobaczmy sobie jeszcze inne samoloty. Zobaczmy sobie teraz, jak to wygląda w Douglasie, gdzie chwalili się, że to jest super zrobione. Tu mamy owego Douglasa. Tu będę oczywiście kapitanem, więc wybieram, no dajmy tą pierwszą opcję po prostu. Tu mamy amfibię, to normalne, na kołach chcę być, znaczy bezwodne samolotu. I jest multiplier, lećmy. I jesteśmy na komputerze kopilota i tutaj kopilot też oczywiście wybiera ten sam samolot. Gdzieś ten Douglas tutaj. Z tym, że oczywiście z opcją tutaj kopilot. Jest kopilot. Multiplier jest. Lećmy. No i kopilot uruchomiony. I oczywiście siedzi na ziemi. Jak zawsze. O, jeszcze samolot mi się nie wczytał. Zmienimy widok. Tak, tutaj widzimy człowieczka, który siedzi sobie na ziemi. Tu jeszcze chyba ktoś, jakiś inny gracz nam startuje. Myśliwcem F-16. Dajmy sobie listę pilotów. Tak. Siedzimy sobie Douglasem. No i połączmy się tutaj z naszym kapitanem. Tu mamy opcję. Wybieramy Sierra Papa Romeo Oscar Mike. No i w sumie powinniśmy teraz móc siedzieć w kabinie. Tak wygląda kabina kopilota, czyli dalej nie wygląda, dalej jestem na ziemi. No możemy spróbować się tutaj pozycją pilota ratować, na przykład dajmy sobie, okej, myśliwiec startuje, dajmy tu sobie pozycję pilota. Niestety to działa na tym up-down, na tych kółkach, co jest trochę niewygodne. O, coś, o coś może, nie, tu jest dalej na ziemi. A jakbym wyzerował, co się stanie? Okej. No jeszcze kapkę wyżej. Za wysoko teraz, ale dobrze, to sobie może już z myszki poprawimy. Gdzie my jesteśmy? O raju, za przyrządami, czyli tutaj troszkę w tył. O, za bardzo. Troszkę lepiej. Dalej widok, to może będę coś widział. Dobra, przejdźmy tutaj do komputera kapitana, na szybko uruchommy samolot. O ile się da tutaj uruchomić, jest auto start, dobra. Nie wiem, co się dzieje u kopilota, ale kamera ucieka, czy tam, czy samolot ucieka, co się dzieje? Kamera kopilota się rusza, nie wiem czemu. Ale dobrze, kontynuujmy uruchamianie samolotu, wciskamy tu S. Dobra. Silniki odpalają. Co się dzieje u kopilota? Kopilocie. No nie wiem czemu, ale kopilot ciągle się przesuwa do przodu, jeżeli chodzi o kamerę. O, przestał. No nic, wystartuję teraz jako kapitan. Ale chyba też możemy stwierdzić, że kopilot chyba nie widzi wskazań przyrządów. Tu się chyba nic nie zmienia. Wszystkie wskaźniki stoją w miejscu. Dobrze, dajemy pełny ciąg.
No i kopilotowi samolot uciekł. Co się dzieje? No dobra, coś... zjechałem na trawę, bo patrzyłem na kopilota, ale dobra, no widzimy jak to działa w Douglasie, po prostu nie działa. Kamera kopilotowi została... została w miejscu. No i kopilot sobie nie polata w ogóle. Niestety samolot, który mocno chwalili, że działa bardzo dobrze, dual control. No działa tak jak działa tutaj. Widzimy, mogę zmieniać kamerę i w zasadzie kamera dalej jest gdzieś tu na ziemi. Dajmy jeszcze pozycję pilota. Zero, zero, zero. No nic to nie zmienia. No tak wygląda kopilot, siedzi sobie zakopany w ziemi. Dobrze, zobaczmy inne samoloty. No i teraz zobaczmy sobie samolot, który w sumie działał najlepiej. Tutaj Zeppelin też wspiera multiplayer kopilot, ale on działa tak jak Douglas, po prostu kamera zostaje na miejscu. Ale tutaj ściągnąłem samolot z chyba FG Members, podam też do niego linka w opisie. Ten samolot działa najlepiej z dual control. Jest to Jabiru J170. Jak go sobie dodamy, to widzimy, że mamy dwa samoloty. Ten normalny, którym steruje kapitan, i jako dodatkowy gracz kopilot. Także odpalimy sobie to Jabiru. No i tak się prezentuje ten samolocik z kokpitu, a tak z zewnątrz jest to malutki samolocik, a dual control w nim działa najlepiej. No niestety samolot jest słabo wykończony, to jest samolot starej daty, że tak powiem, w sensie deweloperzy nie poprawiali go już od dawien dawna. Tutaj nie mamy też zbyt dużo opcji, tylko malowania i jest dual control. Przejdźmy do kopilota, tutaj kopilot wybiera też oczywiście ten samolot Jabiru, ale nie ten, tylko ten jako kopilot. Multiplayer jest, lećmy. No jak nam się uruchamia kopilot, ja tutaj uruchamię już ten samolot. No się czasami ciężko uruchamia, ale w sumie uruchomienie jest proste, ale nie zawsze się dobrze uruchamia ten samolot. No, chyba nie mam hamulców. Dobra, uruchomił nam się silnik. Może oddalę trochę jeszcze widok. Przejdźmy do samolotu tutaj kopilota. Kopilot jeszcze nie jest połączony. Musimy wybrać tutaj opcję właśnie dual control menu. Musimy podać call sign kapitana, tu jest właśnie stary samolot, tu jeszcze call sign musimy podać z palca, nie ma checkboxa, tylko musimy wpisać po prostu SP ROM w moim przypadku i dajemy, że jest available dual control. Ok, close, widzimy, że się synchronizowaliśmy. No i co fajne, tutaj działają nie tylko że sterowanie, ale też i tutaj wskazania parametrów lotu, jak prędkość, wysokość i tak dalej. Niestety samolot jest niedorobiony, dlatego że nie mamy glass cockpitu. Są tylko elementy, ale one nie działają. Zobaczmy już, czy ja mogę sterować. Tak, ruszam sobie tutaj, ale zobaczmy, czy u kapitana to widać. U kapitana tego nie widać. Dobrze, przejdźmy do komputera kapitana. Tutaj kapitan też wybierze instruktora sobie. To będzie SP COP. I aktywujmy dual control. Teraz zobaczmy, czy jak ja będę ruszał jako kapitan. Jako kapitan nie mogę teraz sterować, bo chyba oddałem kontrolę tutaj do kopilota. Zobaczmy komputer kopilota. Tak, i kopilot teraz steruje samolotem. Widać, że
tutaj stery się ruszają. I u kapitana też ster chodzi, także tutaj powinno wszystko działać. Ale teraz kapitan oddał stery, więc kapitan nie może sterować, więc weźmy u kapitana tutaj dual control menu i musimy odznaczyć ten checkbox. I w tej chwili widzimy, że kapitan steruje samolotem. Dobrze, uruchomię tutaj, znaczy uruchomię, wystartuję z tego pasa. Jako kapitan rozpędźmy. Możemy zobaczyć u kopilota, co się dzieje. Kopilot widzi też, że prędkość na prędkościomierzu wzrasta, więc rzeczywiście parametry lotu też są przekazywane. Znaczy nie tyle parametry lotu same, co urządzenia wskazujące parametry lotu też są synchronizowane. Widzimy też, jak wysokość wzrasta. Dobrze, ustabilizuję mniej więcej lot. Chociaż teraz. Dobra, i kapitan odda kontrolę kopilotowi. Przechodzimy do kopilota i tutaj przejmuję sterowanie myszką, tak, zakręcam w prawo bardziej. No i widać, że to wszystko działa. Ups, za bardzo. Dobra, nie potrafię sterować myszką za bardzo chyba. Coś mi bardzo ściąga w lewo. No, w każdym bądź razie kopilot tutaj może w pełni sterować samolot, jako że też widzi i prędkościomierz, i wysokościomierz, i koordynator zakrętu, więc nawet lepiej jest pilotować z pozycji kopilota, bo glass cockpit nie działa w tym samolocie, więc kapitan ma trudniej. No ale niedorobiony jest ten samolot niestety. Także jak na razie jeden samolot, jaki znalazłem, który działa tutaj na tyle dobrze, że jeszcze kopilot może pilotować i widzieć wskazania prędkości, wysokości i koordynatorów zakrętu. Także to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć Wam.